dyskusję. Przystępujemy do głosowania przy opinii na komisji. Jak powiedziałem, 7 radnych było za przyjęciem, 2 było przeciw, 4 osoby się wstrzymały. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 107. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Pani Katarzyna nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciwny. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciwny. Pan Jan Kwatera. Jestem przeciw. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Wstrzymuję się. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Pan Robert Skipiała. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. Wobec powyższego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 za. Raz, 2, 3, 4, 5 przeciw. I 1 radny się wstrzymał, czyli mamy 6, mamy 14, czyli 8 głosami pozytywnie została zaopiniowana. Przechodzimy do projektu.